Więc przy takiej koncepcji Polska. Dawaj się, czuł mi ręką padnie. Ale Dzień dobry. Dzień dobry. Sekta! Jak pan komentuje ten mecz? Sekta! Nie oglądałem, przyznaję, ale wymęczony po prostu tym remisem. A ty jesteś. Także... A ta dziewczyna, myślę, ta dziewczyna to jest symulacja. Po prostu, że przy takiej grze jak dzisiaj to nasi nie wyjdą chyba z grupy nawet. Dzień dobry, jest pani Barbara, też ubrana w biało-czerwony strój. Pani Barbaro, jak pani skomentuje dzisiejszy remis? Mecz, pierwsza połowa bardzo dobra, druga no trochę gorsza, mogłaby być lepiej, ale należy się cieszyć z tego, co jest. I ma pani biało-czerwone kwiaty. Narodowy. A co tutaj jest na tej tabliczce? Proszę zademonstrować przed kamerą telewizji proszę narodowej. Bardzo. Kwiaty na pierwszym miejscu, a tu jest informacja. Kupię bilet. A, czyli pani była, pikietowała przed... Przed Stadionem Narodowym. Proszę pokazać, jak pani pikietowała. Proszę, nie, ja tutaj poinformowałam i na tyle starczy, proszę nie podpuszczać. Na szarej tekturce, jak Rumun ostatni. Chciałam zobaczyć zainteresowanie. Państwo, tak naprawdę to nie wiem, co wy tu robicie. Dzień dobry. Jak pani skomentuje to, co tutaj się dzieje? Proszę kilka słów na Telewizji Narodowej. Jak to co? Kurczę, jest świetny dzień, mam Mistrzostwa Euro, a państwo nie wiem, co wy tu robicie? Rozmawiamy o meczu. I tak? No właśnie, a jak pani skomentuje mecz? Co się pani podobało? Wiesz co? Podobał mi się wynik. Podobało mi się to, że ludzie fajnie rywalizowali. Piłkarze, było
1-1. Wszyscy fajnie, świetnie walczyli. To było świetne. Naprawdę. To jest ważne. A nie jakieś takie przepychanki polityczne. A nie jakieś przepychanki polityczne. Pani Barbaro, jak to jest z tymi przepychankami politycznymi? Ja myślę, że bramkarz nowo wybrany przez trenera nie wykonał znaku krzyża wchodząc na boisko, nie wykonał znaku krzyża stojąc przy bramce, to byśmy mieli kolejnego gola. No tak to właśnie znaczy, jest. Znaczy Grecy by mieli kolejnego gola. To Grecy, tak. Tak. Kupię bilet. Gdyby ktoś chciał, to proszę zgłaszać się i sprzedać, albo dać może obrończyni krzyża pani Barbarze. Halo? Halo? Domyślam się, że pani Barbara, gdyby pojawiła Halo? Się na stadionie, to by pokazała, jak się trzyma krzyż na stadionie. Pani Barbara ma teraz telefon, natomiast, no tak, która jest godzina, panie Tomaszu? Za 29. Za godzina 20.40 przed Pałacem Prezydenckim, krzyże, spotkania Polaków, rozmowy, no to wszystko tworzy znakomity Polaków portret własny w roku 2012. Przypomnijmy, rok 2012 jest 400. rocznicą triumfu Polaków, tutaj właśnie jako trofeum. Król Polski przywiózł z Moskwy cara Rosji i pokazywał uradowanej publiczności polskiej. I właśnie na tym krakowskim przedmieściu spotkamy się wkrótce z kibicami rosyjskimi. Panie Tomaszu, pan ma Tomasz na imię? Nie, nie mam. Jak pan ma na imię? Jurek. Panie Jurku, proszę powiedzieć, jak pan sobie wyobraża spotkanie tutaj z kibicami rosyjskimi? Ja myślę, że będzie w przyjacielskiej atmosferze, po prostu takiej sportowej, no bo w tej chwili żadnej walki po prostu między zwykłymi ludźmi, obywatelami po prostu nie ma, także ja to tak to odbieram. A jak pan wyczuwa kontekst roku 1612 i 1812 w roku 2012? Rewanż? Który rok? Ten drugi był? 1812. Rosjanie woleli spalić swoją stolicę, niż pozwolić, żeby opanowały ją wojska napoleońskie i wojska polskie. No, Rosjanie zawsze stosowali taktykę spalonej ziemi, jak cofali się przed napierającymi wojskami. To stosowali przez setki lat zawsze tak samo. W czasie II wojny światowej robili to samo. Przed Hitlerem się cofali, prawda? Też to robili. Także to ja nie odbieram w kategoriach, że lepiej, żeby oddać, bo uważali, że to jest ich i mają do tego prawo po prostu zniszczyć, bo to jest ich własność. Widzimy tutaj młodzieńca, który sobie robi fotografię na tle krzyża. Nie, dziękujemy. Co to machar zrobić? Dobre zdjęcie. Śpiewy. Skąd ja wziąłem, że pan ma na imię Tomasz? Panie Tomaszu, przecież pan ma na imię Jurek. Czasami tak jest, no. Bo człowiek się zasugeruje po prostu imieniem innej osoby, którą zna. Albo tak bywa. Wieczny odpoczynek dla nich, a światło w jednym stanie, 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 a światło w jednym stanie,